No dobra, gruchot już spakowany, zostawiamy ten przyjemny hotel po prawej stronie i udajemy się w drogę. Dzisiaj w programie Parma i potem zobaczymy, bo pogoda się zapowiada nie najciekawsza. W ogóle to miałem nosa, widzicie kałuże, nie? Miałem nosa i opatrzność Boża nade mną czuwała, bo gdybym nocował pod namiotem tej nocy, no to by mnie dosyć ostro zlało. Oczywiście to nic nie szkodzi, bo to była co prawda intensywna burza i strugi deszczu, ale namiotowi by się nic nie stało, natomiast nie wyspałbym się. Burza pod namiotem już to przeżywałem kilka razy, więc wiem co to znaczy. Nie należy to do najprzyjemniejszych przeżyć. W związku z czym cieszę się, że tak się to skończyło. Dzisiaj też nie zapowiadają, znaczy dzisiaj akurat dobrze, ale jutro ma być znowu deszcz. Przelotny co prawda, bo tutaj są krótkie, intensywne te deszcze na szczęście. Ale mogą mi trochę pokrzyżować plany, jakie miałem. A o tych planach później może coś powiem. Póki co jedziemy do Parmy. Miejscowość Piacenza. Nie odzywam się dzisiaj za dużo, bo w zasadzie nie ma co oglądać. To jest akurat mniej atrakcyjna część Włoch. Teraz wjechaliśmy do regionu Emilia-Romagna. Wyjechaliśmy z Lombardii, jeżeli to komuś cokolwiek mówi. No ale mówię, to nie jest nic ciekawego. Także odezwę się, jak będę coś miał do powiedzenia. Do Parmy zostało mi pół godziny. A jest za 10:12, czyli nie jest źle. Nie jest źle. Będę w Parmie po 12:00. Akurat najgorsza pora na wychodzenie z auta. 28 stopni jest w tej chwili. Zobaczymy, co to dalej będzie. Czy ja w ogóle się zdecyduję na jakieś zwiedzanie, czy nie, czy po prostu pojadę dalej. To się jeszcze okaże. No i jestem w Parmie, tutaj zostawię auto, zobaczymy co potem, bo akurat trafiłem na siestę, jest 12:20 prawie, więc zakupów nie zrobię raczej. No 29 stopni, więc też nie wiadomo jak będzie na zewnątrz, no nic, zobaczymy. Wysiądę z auta, połażę trochę, zobaczę, co coś się może da zrobić w tym temacie. Nie wiem, czy będę zwiedzał, czy nie będę zwiedzał, czy pojadę dalej. Zaraz coś postanowimy. No dobra, poszedłem na krótki spacer i już wiem, że zwiedzanie nie ma sensu, ale widziałem drogowskaz na Lidla, więc podjedziemy pod tego Lidla. Zobaczę, czy tam się da coś kupić o tej porze, czy praktykują siestę, czy też nie. Jeżeli będzie otwarte, to zrobię zakupy. Jeżeli będzie zamknięte, to pojadę dalej. Zrobię zakupy później, po południu, gdzieś po drodze. W każdym razie warto wykorzystać jeszcze ten dzień i przejechać troszeczkę dłużej. Myślę, że to się opłaci. Jak widać, zdążamy w stronę gór. Tam gdzieś upolowałem jakiś kemping. Nie wiem, czy będzie wolne miejsce. Nic nie wiem tak naprawdę, ale no będziemy spontanicznie działać. Widać, że chmury się tam zbierają. Rozsądniej by było zostać po tej stronie gór. Ale kto powiedział, że ja jestem rozsądny? Zobaczymy, jak będzie. No i zaczęło padać. Mam nadzieję, że przelotnie. Przy 29 stopniach. Dobra, potem mi się wtrąca. No chciałem wam pokazać te ładne widoki. Nie wiem, ile tutaj widzicie. Ale bardzo się tu przyjemnie jedzie. Co prawda wężowisko i prędkości się zbyt dużej nie da osiągnąć, ale to właśnie droga krajoznawcza typowo. Bardzo, bardzo to lubię i to uwielbiam we Włoszech właśnie.
No i co? Całkiem przyjemnie. Ochłodziło się nieco, no ja jestem dużo wyżej. Nie wiem, jaka to jest wysokość, muszę sobie jakąś aplikację ściągnąć do mierzenia wysokości. Ale jest fajnie, bardzo przyjemnie. Przed chwilą deszcz się skończył, już jest sucho. To mi się właśnie we Włoszech podoba. Kurczę, deszcz lał jak z cebra, już jest sucho. No, a tutaj są jeżynki. Dlatego zaraz sobie zrobimy krótki popas. Można powiedzieć, że to obiad. Albo podwieczorek. Bardziej obiad. No, ładne, dojrzałe. Buon appetit. A nie, to jest po francusku. Bardzo przyjemnie się jedzie, bardzo. Deszczu już chyba nie będzie więcej. Tak mi się wydaje, że już to, co miało być, to już było. Wszystko już wyschło, cały świat zapomniał o tym, że był deszcz. A jedziemy teraz szlakiem świętego Franciszka. Wyobraźcie sobie, Via Francigena. Bardzo miło. Zatrzymałem się, bo mnie tak muli, że muszę odpocząć trochę. Nawet się chyba położę. Chwila odpoczynku i jadę dalej. Poleżałem sobie trochę, ale szczerze mówiąc, to nie chce mi się jechać. Jeszcze bym sobie trochę poleżał. Trochę pomrukuję na zewnątrz, na burzę się zbiera, drugą. No zobaczymy. Zaraz się chyba zbiorę i ruszę jeszcze. Zostało mi tam ile? 80 km niecałe chyba. Tylko, że po takich ciasnych dróżkach, więc też nie jest to takie proste. No i poza tym mam nadzieję, że pogoda się nie spaprze do końca, bo jak się spaprze, to jak ja na kempingu będę spał? To wtedy nocka w trasie albo nocka w aucie gdzieś tam na poboczu. No zobaczymy. To przecież wyjazd spontaniczny. Nikt mnie nie goni. Mogę robić co chcę. No, zbieramy się. Festyn mieli. Ha, tak pięknie przystrojone, nie? Kurczę. Trzeba, że się nie trypać w ścianę. Ale festyn był. A to są Alpy Apuańskie. Wyłaniają mi się pięknie, ale kurde, jakie szczyty. Ale szczyty. To są szczyty. Szczyt wszystkiego. Kurczę, abym się wybrał w te góry. Może czasu nie ma.
Naprawdę od prawie godziny nic innego nie robię, tylko się cały czas wspinam po takich wąskich ścieżynkach. Ja nie wiem, na jakiej ja wysokości wyląduję w końcu. Bo to dziwne jest. Jest pięknie, nie? Jest fantastycznie. I w ogóle uwielbiam eksplorować takie obszary, ale... Ale jestem ciekaw, czy ten kemping jest na samej górze, czy jeszcze w dół będę musiał zjechać. To jest niby 9 km. Może być 9 km w górę, a może być 9 km w dół, albo po połowie. No dobra, jestem na miejscu. Wieje i jest chłodno. Idę się spytać, czy mają wolne miejsca. Powiem tak, ładnie to tu jest. Nawet bardzo ładnie. Potem może jeszcze uchwycę z drugiej strony, ale jest chłodno. I ta pogoda, no, nie podoba mi się. To nie jest odpowiednie miejsce na nocleg pod namiotem. W górach pogoda bywa kapryśna. Dlatego też... No, żeby sobie nie zepsuć urlopu, bo gdzieś zachoruję, przeziębię się. Jadę dalej. Jadę dalej, spróbuję zjechać z tej góry. Na dół zobaczymy. Na dole czegoś poszukamy. I trochę dalej. Też to wtedy będę miał duży mu bliżej. Ale ładne góry. Kurczę, fiks. Pochodziłbym. To żegnamy Alpy Apułańskie. Jednak nie dam rady tutaj przenocować. Za zimno, niepewna pogoda. Lecimy dalej, a tym bardziej, że będę bliżej Rzymu. Jutro będę miał mniej do jechania. I już.
This is how I live.